You've got a killer doll in your closet, and you know what we gotta do. Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy 10 mądrych decyzji w horrorach, przez które ludzie i tak giną. All right, let's hit it. There you are. Come on. Przyjrzymy się momentom z filmów grozy, w których mądre wybory przyniosły i tak fatalne skutki. Opiszemy konkretne punkty fabuły. Uważajcie na spoilery. Numer 10. Wyłączenie i pozbycie się morderczej lalki. Laleczka. Jeśli chodzi o mordercze lalki, licznik ofiar Chuckiego ciężko przebić. Pokonanie małej zabawki wcale nie jest takie proste. Jednak dzieci podejmują najmądrzejszą decyzję w sprawie zakończenia okrucieństw obłąkanej lalki. You've got a killer doll in your closet, and you know what we gotta do. W Laleczce z 2019 roku Andy, Fallon i Puck są tak przerażeni Chuckiem, że wyłączają go i wyrzucają do śmieci. Proste i skuteczne rozwiązanie. Zadziałałoby, gdyby pewien fachowiec nie podjął głupiej decyzji o przywróceniu zabawki, tym samym umożliwiając Chuckiemu ponowne uderzenie. Numer 9. Wysłanie przeklętego virala. Prawda czy wyzwanie? Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych środków. W horrorze Prawda czy Wyzwanie Olivia Baron znajduje się w niezwykle wyjątkowej sytuacji. Grupa kumpli musi wykonać pokręcone zadania, bo inaczej czekają ich poważne konsekwencje. So now the game won't end until all the players are dead. And your turn's next. Unless you find some new friends to play with. Chcąc opóźnić swoją kolej, Olivia postanawia wrzucić na YouTube filmik, w którym wypowiada zakazane zdanie, narażając tym samym wszystkich widzów. Sprytny ruch, ale skazuje wielu ludzi na pewną zagładę, a to przecież gra na śmierć i życie. I'm so sorry, but I have to ask you. Truth or dare? Numer 8. Test na człowieczeństwo. Coś. That was one of those things out there, trying to imitate him, Gary. Co zrobić, gdy kosmiczny pasożyt zasymiluje się z członkiem waszej załogi, ale nie wiecie z którym? Opracujcie pewny test, by wyciągnąć kreaturę. We're gonna draw a little bit of everybody's blood. We're gonna find out who's the thing. Taką decyzję podjął RJ McCready, testując członków zespołu w celu potwierdzenia ich człowieczeństwa. Eksperyment obejmował nakuwanie próbek krwi rozgrzanym drutem, by sprawdzić, czyje DNA zareaguje obronnie. Test zakończył się sukcesem, ale niestety spowodował, że stworzenie opuściło jednego członka załogi i okaleczyło innego. Sprytny pomysł i fatalne niedopatrzenie. We're going out to give Blair the test. If he tries to make it back here and we're not with him, burn him. Numer 7. Fortyfikacja domu. Noc oczyszczenia. System is working without a hitch. You're gonna be locked in tight tonight. Podczas nocy, w której wszystkie przestępstwa są legalne, czyli też morderstwa, najlepiej będzie przeżyć chaos w bezpiecznym miejscu. W pierwszej nocy oczyszczenia James Sandin podejmuje decyzję o zabarykadowaniu swojego domu, w pełni wyposażonego w tarcze i osłony. Okay, kids. Now, I know bad things do happen tonight, but we can afford protection. So we'll be fine just like always, no worries, okay? Niestety, ojciec dwójki dzieci i pracownik firmy produkującej system obronny przyznaje rodzinie, że instalacja nie jest w 100% skuteczna. It works 99% of the time. It looks good, it's strong, people stay away. It looks good. It's not built for worst case scenarios. Dodajmy do tego Gapowicza i intruzów, a dom Sandinów stanie się rajem dla zwolenników nocy oczyszczenia. Numer 6. Używanie monitoringu, by widzieć. Nie otwieraj oczu. First recorded in Romania, there's now an alarming spread of incidents into Europe and Siberia. Nie otwieraj oczu z Sandrą Bullock odświeżył ekranową grozę, stawiając ludzi przeciwko niewidzialnym istotom. Jeśli ludzie je zobaczą, umrą. Niektórzy bohaterowie poruszają się z opaskami na oczach i korzystają z GPS-u. Ale było też mądrzejsze rozwiązanie. Oczywiście w teorii. Listen, we can't look at whatever it is with a naked eye, but maybe we can with a translator. Pixels and heat. Maybe it won't even show up. Well, we're not gonna find out until one of us takes a look.
W początkowej części filmu Greg wpada na pomysł, by obserwować potwory przez domowy monitoring. Wyjaśnia, że to prawdopodobnie nieszkodliwe. W końcu będzie widać po prostu piksele i ciepło. Greg jest przy tym związany, by nie stwarzać zagrożenia. Niestety, bardzo się mylił. That's something you can't unsee. Numer 5. Prowizoryczny kombinezon hazmat. Cloverfield Lane 10. Just let me go, okay? I won't tell anybody. I promise. Konieczność ucieczki z bunkru obcego człowieka już jest zła, ale bycie doprowadzoną do przekonania, że świat zewnętrzny jest toksycznym pustkowiem, jest jeszcze gorsze. Michelle dowiaduje się, że została uratowana po ataku, w wyniku którego nie można oddychać powietrzem na zewnątrz. An attack. A big one. I'm not sure yet if it's chemical or nuclear, but down here we're safe. Planując ucieczkę, przygotowuje prowizoryczny kombinezon ochronny. Kiedy jej praca zostaje odkryta, następuje tragiczny splot zdarzeń, a bohaterka odkrywa, że jej kombinezon nie był potrzebny, bo to wrogo nastawieni kosmici stanowią prawdziwe zagrożenie. Come on. Numer 4. Obniżenie temperatury ciała. Cierń. Jeśli horrory czegoś uczą, to tego, że groźne obce organizmy niełatwo przechytrzyć. Jednak bohaterowie filmu Cierń byli całkiem blisko. Dziwny grzyb sieje spustoszenie na stacji benzynowej. Pojawia się hipoteza, że poluje na podstawie temperatury i atakuje najcieplejszą rzecz w pobliżu. I tak Seth używa worków z lodem, by obniżyć temperaturę ciała. Chce przemknąć obok stwora i skorzystać z radia w aucie policji. Niestety, nie pomyślał, że przydadzą mu się kluczyki. Niedługo potem temperatura jego ciała wzrasta, a chaos trwa dalej. Yeah, come on, baby. Numer 3. Opuszczenie domu. Sinister. Czasem najlepszą decyzją jest po prostu wstać i wyjść. Tym bardziej z domu, w którym dzieją się tajemnicze zdarzenia. Zwłaszcza jeśli te zdarzenia łączą się z przerażającymi nagraniami. W horrorze Sinister pisarz kryminałów Alison Oswald podejmuje mądrą decyzję o zabraniu rodziny z nowego domu po zobaczeniu demona na poddaszu. Get the kids, pack the car, we have to leave. Go! Niestety, okazuje się, że przy przeprowadzce zapoczątkował rytuał, którego ostatecznym wynikiem jest śmierć. Listen, Mr. Oswald, you just moved out of the last house in line. If this guy is still out there, you not only just sped up his timeline, you put yourself in it. Numer 2. Spotkanie w miejscu publicznym. Niewidzialny człowiek. He has figured out a way to be invisible. Sprytne wybory dokonane w niewidzialnym człowieku Lee Whannella są dość oczywiste. Nękana Cecilia podejmuje kilka przemyślanych ruchów. Spotyka się z siostrą w wypełnionej po brzegi restauracji. To powinno dać pewność, że niewidzialny dręczyciel Adrian nie zaatakuje, kiedy wokół są świadkowie. I found something that can prove what I'm experiencing. That can prove that Adrian is stalking me. Niestety, ma to odwrotny skutek. Niewidzialny Adrian rozprawia się z siostrą Cecilii i umieszcza broń w ręku bohaterki. Cecilia wykorzystała swój spryt również później, udając próbę samobójczą, by wyciągnąć Adriana. There you are. Sprytny ruch, ale niestety ten też przyniósł ofiary. Zanim ujawnimy numer 1, pora na kilka wyróżnień. Ukrycie się w domu szeryfa. Halloween 4. Powrót Michaela Myersa. Isn't all this a little paranoid? If you'd seen that police station, you wouldn't even ask. Planowanie zasadzki z zaskoczenia. Dr. Sen. You deserve it. You deserve it. All of you. Rozproszenie uwagi hałasem. Ciche miejsce. Upokarzanie Freddy'ego Krugera. Freddy kontra Jason. I mean, come on, get real. You're not even scary. You're not even scary. Ukończenie gry. Piła 3. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.
Numer 1. Wysadzenie planety z orbity. Obcy, decydujące starcie. It's just one of those things managed to wipe out my entire crew in less than 24 hours. And if the colonists have found that ship, then there's no telling how many of them have been exposed. Do you understand? Ellen Ripley, która przez całą serię Obcego udzielała zdrowych rad i miała przenikliwy instynkt, jest uważana za jedną z najbystrzejszych bohaterek w historii kina grozy. Dlatego w drugiej odsłonie Obcego wszystko zapowiadało się dobrze, gdy Kapral Hicks posłuchał Ripley, by zbombardować miejsce, w którym znajdują się ksenomorfy. What are we talking about this for? I say we take off and nuke the entire site for Morbid. Nie wiedzieli, że przez jednego z kosmitów statek rozbije się o transporter. Oczywiście ten, w którym znajdowało się całe uzbrojenie. Nie było już pasażerów statku, a wszyscy inni utknęli na wrogiej planecie bez artylerii. Idealny przykład dobrego pomysłu, który nie wypalił. That's it, man. Game over, man. It's game over. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.